Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, drużynowe mistrzostwa Europy No i znowu ten nasz Alireza Firudzia No ja wiem, że często jego partie teraz wlatują Ale gorący okres, jego partie nabierają rumieńców No i mogę, muszę powiedzieć wprost, no ten zawodnik Ma już tylko jedno oczko z malutkim haczykiem Do uzyskania rankingu 2.800 Na żywo jego ranking to 2.799 praktycznie No i wystarczy mu... Jedno zwycięstwo z kolejnym jakimś arcymistrzem na drużynowych Mistrzostwach Europy, żeby właśnie to osiągnąć, to by było coś rewelacyjnego. On ma aktualnie 6,5 punktu na 7 możliwych. Niesamowita gra. Ta partia z kolei mi się bardzo podobała. Jego przeciwnikiem jest Badur Jobava. No niezwykle też sympatyczny gość, który w no najlepszych swoich, po prostu powiedzmy, no nie, nie powiem, że latach, bo on jeszcze nie jest całkiem stary, ale jest młody chłopak, powiedzmy w ten sposób. No ale miał swój największy ranking ponad 2700 i to 30, więc bardzo silny też arcymicz, grający w szachy niekonwencjonalnie, bardzo nieschematycznie, może być bardzo niebezpieczny. No ale. Sprawdźmy, jak to wszystko wyglądało na szachownicy. E4, C6, obrona Karokan jest tutaj wybrana przez Badura Dżobawę. Posunięcie D4, D5, Alireza wybiera wariant zamknięty w obronie Karokana. Tutaj jedną z możliwości jest też zagranie posunięcia C5, no ale wiadomo, zawodnicy są tutaj na wszystko przygotowani. Co ciekawe, Alireza również gra Karokana czarnymi dosyć namiętnie. Tutaj Goniec zagrał jednak na F5, co jest teorią, jak najbardziej znaną, częsty ruch. Skoczek zagrywa na F3, posunięcie E6 oczywiście, Goniec na E2, skoczek na E7, to są typowe manewry. Z reguły Goniec zagrywa na G6, wstawiamy skoczka na F5, podpieramy go też wcześniej na przykład ruchem H5, takie plany można tutaj stosować. W tym momencie nastąpi Roszada, no i czarne grają sobie subtelne posunięcie H6, aby ten goniec mógł sobie na H7 ruszyć. Także widać też inny plan, oczywiście goniec H7, może skoczek F5, skoczek D7, C5 i tak dalej. Dobra, w tym momencie skoczek zagrywa na dę. No, i można powiedzieć nieco dziwnie, sobie zagrał tutaj biały, ale to niekoniecznie absolutnie. To jest wszystko dobra opcja, bo jakby skoczek zagrał na C3, no to nie miałby łączności pionek C3, na przykład z pionkiem na D4. Tutaj chodzi o to, że po tym ruchu możemy przemanewrować skoczka na B3. To jest bardzo częsty obrazek w obronie karokan, dlatego mówię zawsze, powtarzam, do znudzenia. Wiem, że mogę być za to przełapkowany w negatywną stronę. Aczkolwiek yy, nie interesuje mnie to, moi drodzy, interesuje mnie to, żeby analizować partię. Do tego bardzo zachęcam wszystkich szachistów. Dobrze, lecimy dalej. Skoczek zagrywa na B3, widzimy. Tutaj Pionek nie ma prawa teraz zagrać na C5. Goniec zagrywa na H7. Posunięcie A4 łapie trochę przestrzeni, nie pozwala zagrać B5 w przyszłości. To jest dobry ruch oczywiście w połączeniu z tym skoczkiem. Jak najbardziej to się dobrze komponuje. Posunięcie A6 ze strony czarnych. To przede wszystkim nie wpuszcza w przyszłości figury na B5, jeżeli będziemy chcieli grać ruch C5. A taki ruch czarnymi. Trzeba starać się wykonać, żeby walczyć tutaj na wolnej linii C, w przyszłości wolnej linii, no i drapać oczywiście centrum. W tej sytuacji białe zagrały subtelnego goniec D2. Jest to posunięcie, które czasami no, oczywiście pomaga zagrać A5, chociaż A5 widzimy jest asekurowane przez skoczka i przez wieżę. No ale też ma inny cel i zaraz się o tym dowiemy, jaki. Hetman zagrał na C7 i wieża C1. Ten ruch mi się bardzo podoba i jest to też takie, takie klasyczne zagranie. Planujemy zagrać C4 na przykład z opcją wybicia, tak żeby tutaj na rentgenie z Hetmanem razem stać. No ale czarne odpowiadają wieża T8. Poniekąd wydaje się, że to jest dziwne. Zobaczcie zlepek figur w jednym miejscu. Nie jest to złe. Chociaż pozycja białych jest oceniana przez silnik jako nieco przyjemniejsza, to widać gołym okiem, no bo jest więcej troszeczkę przestrzeni. Te figury łatwiej manewrują, ale trzeba bardzo uważać w obronie karokany. Jak się rzucimy nieodpowiednio na przeciwnika, no to możemy dostać Bęcki. Moi drodzy. Teraz białe zagrywają posunięcie goniec A5. Bardzo prowokacyjne. Dobry ruch. Wiadomo, chcemy zbić Hetmana, a Hetman odejdzie, to zbijemy wieże, więc B6 jest wymuszone i goniec B4. Właśnie. O co temu gońcowi tutaj chodzi? Bardzo sprytne zagranie. I teraz tak: narzuca się posunięcie C5. Jeżeli ruch C5 by nastąpił, to nie byłoby za dobrze dla, dla czarnych. Można sobie zatrzymać materiał, spróbować odpowiedzieć samemu dlaczego już pokazuje. Jeżeli pionek by wybił na c5 i pionek by wybił na c5. To jest goniec a5. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. I jak tutaj skoczek zasłoniłby się na b6, to zbijamy po prostu pionka na a6, pionek więcej, zwyczajnie pionek więcej. To jest bardzo dużo. Jeżeli w tej sytuacji by zbił skoczek. No to tutaj bardzo sprytnie. Gońcem wybijamy oczywiście na c5, bc i odbijamy na a6, zdobywając znowu pionka za darmo. Więc w tej sytuacji czarne zagrały ruch A5, i goniec wpakował się do środka na pole D6. Hetman B7. Nic się nie dzieje niby. Białe sobie grają dalej spokojnie. Hetman D2. No i teraz skoczek C8. To jest do przewidzenia, że te skoczki muszą gdzieś manewrować. No i goniec nie ma za dużego wyboru, jak wymienić się na F8. Wprawdzie goniec zagrał na D2, na A5, na B4, na D6 i na F8. Wykonał aż. 3, 4, 4 5 posunięć. No ale tutaj widzimy do no, 5 posunięć niby wykonanych, niby stracone tempa, ale co ma powiedzieć król, co mają powiedzieć skoczki, które nie są na takich aktywnych pozycjach? Więc tutaj nic nie jest straconego tak naprawdę, wbrew pozorom. Skoczek wybija na f8. I teraz trzeba się zastanowić w takiej sytuacji, jaki wybrać plan. No bo wszystko jest w porządku. Tutaj struktura czarnych jest taka żelazna, bym powiedział. Ciężko by się przebijać tak szybko i łatwo. Nie jest to takie proste. Trzeba znaleźć plan na jakąś aktywną grę. I teraz Alireza szuka sobie figury, która jest dla niego najmniej aktywna i stara się ją poprawić. Jest to skoczek F3. Skoczek B3 ja sobie zdaję sprawę, że też jest mniej aktywny, ale on tutaj troszeczkę też pilnuje zagranie, pola na, zagranie pionkiem na C5. I zagrywa skoczek E1, manewry, manewry, manewry. Skoczek zagrywa na E7 i skoczek zagrywa na D3. Tutaj wiadomo, że jak goniec zbija, no to wybijamy raczej gońcem. Jest świetnie dla białych, goniec sobie gra po i gramy sobie F4, F5. Takie plany można by było na przykład stosować. Lecz w tym momencie skoczek na D7 i skoczek zagrywa na F4. Widzimy, że skoczek ładnie się przerzucił z D3 na F4. No i z tego miejsca... Ten konik może tutaj próbować grać i na H5, próbować gryźć po pole G7. Czasami jakieś tam poświęcenia istnieją na polu E6, ale takie tematyczne. Na razie nic się nie dzieje, oczywiście. Roszada ze strony czarnych wieża z F na E1. Tak widać tutaj, że 18-letni Alireza gra w takie szachy. Powiedzmy na razie spokojne. Tutaj silnik wskazuje remis, w ogóle co jest ciekawe, no ale to nieistotne. Grają ludzie i. Taką widzę pewną dojrzałość. Ja tutaj nie chcę faworyzować Alirezy absolutnie, tylko staram się właśnie mówić, jak te posunięcia kształtują tutaj tego młodego człowieka. Nie wiem, czy to zdanie ma sens. Chodzi mi o to, że nad wyraz dojrzała gra jak na taki młody wiek, aczkolwiek no, poziom kosmiczny, już, moi drodzy. Wieża C8, posunięcie C3 wzmacniamy OK. Wieża C7. No tutaj Jobawa tak sobie też przestawia w swoim obozie te figury. No trzeba by było w pewnym momencie tutaj, oczywiście, zaatakować ruchem C5, ale prawdopodobnie się boi takiego ruchu goniec B5, który tutaj stabilnie by wszystko otrzymał. Tutaj w ogóle nie widać, jak czarnymi kontratakować. Posunięcie G4. Zobaczcie, że ten ruch już mówi jasno, będę cię atakował. Po tym posunięciu. Hetman zagrał na b8 i ten ruch mi się nieco nie podoba. Przede wszystkim należałoby próbować grać teraz c5. Na, na przykład, no goniec b5 oczywiście istnieje ruch, ale na przykład goń, hetman e żeby spróbować hetmana przerzucić na skrzydło królewskie. I po na przykład wybiciu, tutaj skoczek mógłby wybić i skoczek na przykład na c6. I taka pozycja, którą można spokojnie tutaj grać, no skoczek na c6 też nie musi zagrywać oczywiście. Tutaj widzimy, że możemy się wpakować i tutaj tylko ten skoczek na d6 też, jak nie spełnia roli żadnej znaczącej, to też łatwo go tam przepędzić, poza tym widzimy tutaj głównie skoczki maltretują opionka e5. No i tutaj czarne musiałyby próbować coś w ten sposób robić. Ciekawy jestem, dlaczego tego Badur nie, nie jeszcze nie robił, nie? Grał w ten sposób aktywny. Hetman B8. Hetman zagrywa na E3. Widzimy dużo czasu tutaj jest dla białych na przegrupowanie swoich figur. Hetman D8. Posunięcie H3. Spokojnie, jak na wojnie, jak to się mówi. Oczywiście ruch wyczekujący, troszeczkę poprawiający pozycję. Król zagrywa na H8. Tak naprawdę to jest sprytne podejście, bo jak nie widać jakiejś konkretnej groźby ze strony czarnych w tym momencie, to białe grają takie ruchy poprawiające troszeczkę. Czekające na jakiś ruch, który może troszeczkę osłabić przeciwnika. Skoczek na D2. No i ten ruch już jest OK, bo skoczek tutaj widzimy już na polu C5 nie zdziałoby dobrej. No już tej, tej, ta pozycja z B3 już się powiedzmy skończyła. Trzeba uciekać na drugie skrzydło i próbować atakować króla. C5. No jest ruch C5 w końcu. W końcu czarne coś tutaj próbują grać. Aktywnego. Goniec zagrywa na B5, skoczek na C6, król H2. Wszystko jest przygotowane. Tutaj prawdopodobnie wieża G1 może też dobrą opcję mieć na przyszłość. Po wybiciu na D4, pionek wybił i skoczek zagrywa na B4. No dobra. Wygląda to w porządku. Skoczek 1 znalazł już dobrą placówkę na B4. No tylko czy to wystarczy? Tutaj, oczywiście, skoczek, trzeba uważać na skoczek C2, bo widzimy go niec ukrycia. Pięknie ze skoczkiem się komponują. W tym momencie wieża została wymieniona, hetman wymienił na C7 i co ciekawe, ten młody szachista, niezwykle silny, zagrywa hetman C3, proponując wymianę hetmanów, co jest ciekawe. Może nie dopatrzył się za bardzo, jak atakować króla. No i teraz pytanie, dlaczego czarne nie wymieniły hetmanów? No nie wymieniły, czarne zagrały wieża C8. Jeżeli czarnymi byśmy wymienili hetmany, to problem ze skoczkiem jest taki, że on nie może wrócić do obozu. Jakby wrócił do swojego obozu, byłoby w porządku. Tutaj... Na A2 za bardzo chyba mi się ten ruch nie podoba, z prostego powodu tracimy skoczka. Na C2 oczywiście istnieje wtrącenie, widzimy atak na wieżę i wieża na przykład na D1. Po prostu trzeba uciec, atakując cały czas skoczka D7 i ten skoczek na przykład na B8. I w tej sytuacji można by było zagrać koń B1. I widać, że skoczek z C2... No, nie ma za dobrych ruchów. Oczywiście on na A1 może się przerzucić na pole B3, ale z pola B3 również nie będzie miał dobrych tutaj odejść. I możliwe, że Badur Jobawa nie wymienił hetmanów ze względu na tego skoczka, bo może nie widział, co dalej z nim zrobić. Przypuszczam, że takie mogło być myślenie. To tylko taka moja mała rozkmina. I tutaj przejdźmy dalej. Po Hetman C3 czarne zagrały wieża C8, wieża zagrała na C1. I goniec na c2, nieco dziki ruch przecinający komunikację wieży z, wieży z Hetmanem, na co białe grają Hetman g3. Ha! Jakie to sprytne posunięcie, jakie proste zresztą. Hetman idzie tutaj na tak na króla, a związanie na Hetmana zostało. Hetman d8, rzecz jasna, trzeba zejść ze związania. No, i tutaj trzeba przyznać ruch, który mnie nieco zaskoczył, ale prawdopodobnie chodzi o zlikwidowanie obrońcy potencjalnego czarnego króla. Jest to goniec, bije skoczka na D7. Chodzi o to, żeby prawdopodobnie skoczek na F8 nie zagrał, jakoś nie miał opcji obrony. Tak przypuszczam. Hetman tutaj zbił na D7 i ostro, moi drodzy. G5. No, widzimy tutaj młody zawodnik idzie na całego. Po wymianie pionów, Hetman oczywiście wybija. Nic, nic spektakularnego się na razie nie dzieje, chociaż już pozycja białych nabiera rumieńców. Wszystko było pięknie wyprowadzone, spokojnie i ten atak powoli zaczyna się klarować. Hetman d8. No teraz wymienić hetmanów białe już nie chcą. Hetman dał szacha, król zagrał na g8 i skoczek na f3 idzie. Tutaj Skoczek spokojnie do pomocy, do ataku. Widzimy Skoczki w gotowości. Hetman w gotowości. Brakuje wieży na G1. Co się za chwilę dzieje? G6 i właśnie jest ruch wieża G1. Nie uciekamy Hetmanem. Widzimy, że są jakieś tam opcje bicia. Tylko pamiętajmy, że jeszcze goniec niestety broni, więc teoretycznie ciężko by było tutaj poświęcić. Skoczek zagrywa na C6. Hetman H6. Tu wystarczy tylko Skoczkiem stanąć na G5 i dać mata w dwóch posunięciach. Niby proste, ale jest Hetman F8 z opcją znowu próba wymiany. Hetman wrócił na H4 i Hetman G7 próbuje tutaj Hetman się bronić. Na co teraz 18-latek zagrywa skoczek H5. Nie jest to trudne posunięcie, wykorzystanie oczywiście wieży. Zbić się za bardzo nie wolno. Hetman zagrywa na H6. No i teraz, jakbyśmy dali szacha skoczkiem na F6 z próbą wzięcia Hetmana, no to w, oczywiście jest król G7 i tu się nic złego dla czarnych nie dzieje. Jednak Alireza to Alireza, moi drodzy, prawie 2.800, przypominam, i zagrywa dobre posunięcie, bardzo głębokie i, i takie mega dobrze atakujące, które daje progres w następnych posunięciach. Można zatrzymać materiał, spróbować opcji swojej tutaj, swojego myślenia. Uwaga, wieża g4, cały czas można ten ruch zagrać, bo pilnujemy tutaj dalej linii, nie pozwalamy zbić skoczka i chodzi o to, że ta wieża będzie miała zaraz kolejną bardzo ciekawą grę. Zobaczcie, królew 8, tym bardziej tym, tym razem królew 8 nie, nie działa zbyt dobrze. Hetman zagrywa na f 6 I właśnie teraz widzimy całą ideę tej wieży G4. Gdyż piątkiem zbić nie wolno, bo leci Hetman. Hetman zbija. Jeżeli Hetman zbija skoczka, to wieża H4. No i to jest koniec partii. Tutaj trzeba by było prawdopodobnie poświęcić Hetmana za wieżę. Przewaga materialna, bo ta wieża inaczej wchodzi na H8. Więc w tej sytuacji skoczek zagrywa na D8. Wieża na H4. Cały czas skoczek jest nietykalny. Król zagrywa na G8 i skoczek na G5. Figury przecisnęły się jeszcze wyżej w stronę przeciwnika. Jest bardzo źle. Goniec zagrywa na D1, i niby wszystko tutaj jest w porządku, tylko chyba czarne nie przewidziały jednej rzeczy, aczkolwiek może już nie widziały jakiejś opcji. Jeden ruch daje zwycięstwo białym. Spróbujmy zatrzymać materiał, poszukać tego posunięcia. Jest to posunięcie, moi drodzy, Hetman D8. Czarne poddały partii. Alireza wygrywa kolejną rundę z rzędu z arcymistrzem i to nie byle jakim. Dlaczego poddały? Ponieważ po wybiciu Hetmana skoczek F F6 szach. No król odejdzie tutaj, to to wiadomo. Jak król odejdzie na G7, no to też zbijamy Hetmana. I cały myk polega na tym, że w tym momencie jest figura więcej u białych, a jak czarne wybijają, to jest skoczek F7. I figura więcej dalej zostaje. No cóż... Yy... Gratulacje Alireza Firudża. Liczymy, ja liczę na to, że on zdobędzie te 2800. To jest takie przełamanie. Ten 18-letni zawodnik naprawdę robi tutaj furorę na tych zawodach. A tymczasem dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.